Gostyni, niewielkie mazowieckie miasteczko. Liczy sobie około 18 tysięcy mieszkańców, z czego 99% to Polacy. Znajdują się tu dwie parafie rzymskokatolickie, a także kilka zabytków na czele z zamkiem. Aż trudno uwierzyć, iż w przeszłości tkanka społeczna miasta była zdecydowanie inna. Jeśli przyjrzeć się bliżej, okaże się, iż nie zawsze było to takie typowe mazowieckie miasteczko, jednolite pod względem narodowościowym. Przez ponad 100 lat w Gostyninie mieszkała spora grupa Niemców, która w ogromnym stopniu wpływała na życie miasta i pozostawiła po sobie wiele pamiątek. Skąd się wzięła tak liczna grupa Niemców w środkowej Polsce? Jakie piętno odcisnęli na mieście? I jak to możliwe, że nie pozostał pewnie żaden ślad w ludzkiej pamięci? Zapraszam do obejrzenia filmiku i dowiedzenia się odpowiedzi na te pytania. Gostynin położony jest w centralnej Polsce, 25 km na południe od Płocka. Został lokowany w 1382 roku na prawie chełmińskim przez księcia płockiego Siemowita IV. W 1495 roku stał się ostatecznie częścią korony Królestwa Polskiego. Wkrótce nadszedł jego najlepszy okres, gdy stał się częścią uposażenia królowej Bony, która dzięki swoim uzdolnieniom gospodarczym doprowadziła miasto do rozkwitu. Znamiennym jest, iż powolny proces upadku Gostynina rozpoczął się po jej wyjeździe do Włoch. Ostatnim przejawem świetności miasta było wykorzystanie lokalnego zamku jako więzienia w latach 1611-1612 dla pojmanego cara rosyjskiego Wasyla Szujskiego i jego rodziny. Później na miasto spadały kolejne klęski, najazdy obcych wojsk oraz powtarzające się co kilka lat pożary. Swoje piętno odcisnęła również pogarszająca się sytuacja gospodarcza kraju. Gdy w 1793 roku Gostynin znalazł się pod panowaniem pruskim, z zamku ostały się jedynie fundamenty i niewielkie fragmenty wieży. Swój najgorszy okres miasto przeżyło jednak w okresie istnienia księstwa warszawskiego. Gdy w 1815 roku tworzono administrację terytorialną Królestwa Polskiego, siedzibą obwodu gostynińskiego wyznaczono w Kutnie, a powiatu gostynińskiego w Gombinie. Ale właśnie wtedy zapadła dziura, jaką stał się Gostynin, dostała szansę na rozwój. Jak do tego doszło? Wszystko to za sprawą Rajmunda Rembelińskiego, który pełnił wówczas funkcję przewodniczącego Komisji Województwa Warszawskiego. Miał on bowiem pewną ideę, którą z uporem realizował. Ideę uprzemysłowienia Mazowsza. W celu jej realizacji wyszukał odpowiednie miejsce dla rozwoju przemysłu. Jego wybór padł na szereg miejscowości położonych na zachodzie województwa. Znalazły się wśród nich Skierniewice, Zgierz, Pabianice i nikomu nie znana do tej pory wieś o nazwie Łódź. Przeprowadzono akcję osadniczą, w wyniku której sprowadzono rzesze tkaczy z terenu Niemiec. Powstały liczne chałupnicze warsztaty tkackie, które dały asumpt do powstania fabryk i zagłębia przemysłowego. Do grona wybranych miast zaliczał się również Gostynin. W 1821 roku podpisano stosowną umowę z tkaczami zgierskimi i sprowadzono kilkadziesiąt rodzin rzemieślniczych do Gostynina, nadając im działki pod budowę warsztatów i domów przy ówczesnej ulicy Długiej, Cichej i Wesołej. Niektóre z tych domów znajdują się tutaj do dzisiaj.
Już 3 lata później społeczność niemiecka była na tyle dobrze zorganizowana, iż utworzono parafię katolicką. Na Niemca, na Niemca pierwszego, ruiny zamku stanowskiego zostały przekazane parafii, aby wykorzystano je pod budowę kościoła. Do dnia dzisiejszego, choć w niezwykłej formie, po upadku powstania listopadowego upadł również przemysł włókienniczy w Gostyninie. Większość tkaczy przeniosła się do Białegostoku. Mimo to społeczność niemiecka w okolicy pozostała silna. Równolegle bowiem z osadnictwem miejskim rozwijało się osadnictwo wiejskie. Na całej ziemi gostynińskiej pomiędzy 1780 a 1830 rokiem utworzono kilkadziesiąt wsi z osadnikami niemieckimi. Pomimo częściowego odpływu tych osadników w latach 70. XIX wieku na Wołyń oraz z częściowej polonizacji tej społeczności, w okresie międzywojennym Niemcy nadal stanowili około 8% mieszkańców powiatu gostynińskiego. Niewielu Gostynian wie, jak duże zasługi mieli dla miasta jego niemieckojęzyczni mieszkańcy. Wśród nich znajdował się Philipp Schmidt, który w latach 1899-1932 pełnił funkcję pastora lokalnej parafii ewangelickiej. Działał on rzecz zarówno dla swoich parafian, jak również dla całej lokalnej społeczności. Już wkrótce po objęciu stanowiska rozpoczął starania o utworzenie w Gostyninie pełnowymiarowego gimnazjum. Starania te zostały uwieńczone sukcesem w 1911 roku, kiedy to utworzono 7-klasowe gimnazjum męskie, a już 2 lata później gimnazjum żeńskie. Tradycje obok szkół oraz siedzibę pierwszej odziedziczyło pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Tadeusza Kościuszki w Gostyninie. Philipp Schmidt został odznaczony w 1932 roku przez prezydenta Ignacego Mościckiego Złotym Krzyżem Zasług. Nadano mu również tytuł honorowego obywatela miasta Gostynina. Wkrótce potem pastor Schmidt zmarł i został pochowany na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie na Powązkach. Prawdopodobnie tylko dlatego jego grób zachował się do dzisiaj. Gdyby został pochowany tu w Gostyninie, prawdopodobnie nie miałby tyle szczęścia. Najbardziej znana pamiątka po społeczności niemieckiej to cmentarz. Przez wiele lat miejsce zapomniane, teraz dzięki współpracy z niemieckim miastem Langenfeld oraz zaangażowaniu kilku pasjonatów powraca tu ład, a sam cmentarz znalazł się w świadomości gostynian. Spotkamy się teraz z jednym z ludzi, którzy dbają o to miejsce. Jest z nami pan Günther Fuchs, który już ładnych paru lat zajmuje się gostynińskim cmentarzem ewangelickim. Panie Günterze, chciałbym się tutaj dowiedzieć, czy robi pan coś, żeby ten cmentarz nie był taki zapomniany, zniszczony? No najpierw to jeszcze trwa ręczna robota. Żeby to uznać jako cmentarz, najpierw było potrzebne odkaczewać, te krzaki wyciąć. No i trochę porządek tam zrobić. To było miejsce, gdzie spotykali się różne ludzie. Tam trafiłem na tych zawodowych pijaków gostynińskich, które już nic innego nie robią. Tam spotykałem uczniów z tamtych szkół z Rataja. Tam spotykałem kiedyś drużynę młodych kobiet, która tam świętowała 8 marzec. No i to mnie trochę przeskaczało, bo to nie jest miejsce na świętowanie, to jest miejsce wspominać się, filozować o sens życia i wnioskować, co robię z mojego życia. No i najpierw odkaczywałem to, czystek zrobiłem, rozmawiałem z tymi pijakami i okazało się, oni w ogóle nie są takich głupi, jak zawsze są tam widziane.
Nie chciałem iść wygonić stamtąd z przemysłów, bo też bez sensu wtedy oni wracają. A kiedy rozumieją, o co mi chodzi, to będą to szanować i szanują. Chciałbym się zapytać, czy mieszkańcy Gostynina pamiętają o tym cmentarzu, czy w ogóle o nim wiedzą? To jest pytanie, które mnie zawsze porusza. Pijacy wiedzą, że to jest cmentarz. Ludzie, którzy tam przychodzą, też mieszkańcy nie tylko miasta Gostynina, też okolicy Łodzi, Wrocławskie. Spotkałem ludzi tam z północy, z Mazura. I oni w ogóle szukają takie miejsce i oni wiedzą, że tam był cmentarz. No teraz, później, te znaki to były odstawione. Kiedyś pytałem tego swego, jaki to cmentarz, no on mi powiedział żydowski. To świadczy, jaki poziom wiedzy jest wśród mieszkańców. Ludzie przychodzą. Znam trzech, czterech rodzin, które mają jeszcze swoich przodków na tym cmentarzu, które przyjadą, no trochę przetają, trochę nie przetają, ale jest w okolicy jeszcze czterech rodzin, które wiedzą, że to jest miejsce pochówku ich przodków. Eksodus gostynińskich Niemców rozpoczął się jeszcze latem 1944 roku, kiedy pod wpływem informacji o zbliżającej się Armii Czerwonej wielu z nich rozpoczęło ucieczkę na zachód. Wojska radzieckie zajęły Gostynin 18 stycznia 1945 roku i kilka miesięcy później, już po zakończeniu działań wojennych, rozpoczęło się wysiedlenie Niemców na zachód. Na ich miejsce przybyli repatrianci zza wschodniej granicy oraz osadnicy z innych terenów Polski centralnej. Kościół ewangelicki został przekazany parafii rzymskokatolickiej. Natomiast cmentarz, o który nikt nie dbał, popadł w powolną dewastację. Wraz z upływem kolejnych lat, historia gostynińskich Niemców odeszła w niepamięć. Ale właśnie wtedy zapadła dziura, jaką przez lata stał się Gostynin,